No start wyścigu tak naprawdę, no prawie że po suchym, tor był tak naprawdę wilgotny, kropiło, no i gdzieś mniej więcej w połowie no zaczęło padać tak jak teraz, czyli dosyć mocno. No dobrze jednak, że decyzja zapadła, że na deszczówkach wyjechaliśmy, no bo na sliku to by była porażka, chociaż no niektórzy chcieli. Co mogę powiedzieć? Jechałem cały czas na drugiej pozycji za Bartkiem Alejskim. Starałem się nie wyprzedzać po przygodach na wczorajszym sprincie, gdzie spadłem tam gdzieś na końcowe miejsca, a mogłem dojechać na dobrym miejscu. Także starałem się jechać za nim, trzymać jego tempo i to się udało. Miałem plan, żeby zaatakować tam na ostatnich dwóch, trzech okrążeniach, ale no nie było szans, nie miałem na tyle prędkości, żeby go gdzieś tam dogonić. Jak tylko zjeżdżałem trochę na tą bardziej wyścigową, suchą nitkę, od razu mnie stawiało bokiem albo wyjeżdżałem przodem, nie mogłem przyspieszyć, także nie, auto tak się nie prowadziło. No i robotę zrobił Dębol, tutaj Dębicki Adam, no bo on pojechał fenomenalny wyścig. Najpierw wyprzedził mnie, potem wyprzedził Alejskiego, dojechał na pierwszym miejscu, ale on był poza konkursem, że tak powiem, na tym mokrym dzisiaj, także super. Jestem zadowolony, trzecie miejsce, fajny wyścig, okej.